Dzień dobry, wieczór Państwu, z tej strony Aguti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce Rowerem przez Polskę w ruinie, znanego już nam autora, czyli Bernarda Newmana. Znanego nam, ponieważ już tworzyłem kiedyś filmik na temat pierwszej książki, która tutaj została wydana w Polsce, czyli Rowerem przez drugą RP. I teraz tak, te dwie książki, one mają podobność ortograficzną i także podobne tytuły, dlatego że autor odwiedził Polskę jeszcze kilka razy i w tym raz w roku 1956. I w związku z tym wydawnictwo wymyśliło tak, że to będzie taka wspólna seria, więc mamy podobne szaty graficzne, a także podobny tytuł, jak już wspominałem. Tylko tak, tutaj mamy Rowerem przez drugą RP i tutaj autor faktycznie podróżował dosyć mocno tym rowerem z jakimiś drobnymi przerwami właśnie przez Polskę. A tutaj mamy tę nazwę Rowerem przez Polskę w ruinie i tutaj autor pojawia się w Polsce w roku 1945, przy czym tym rowerem jeździ stosunkowo niewiele. I sam angielski tytuł, tytuł oryginalny to jest Russia's Neighbor, the New Poland. W związku z tym tutaj tego roweru w oryginalnej serii nie ma. No i też nie ukrywajmy, że jeździć w 1945 roku przez Polskę było dosyć niebezpiecznie, ponieważ pomimo tego, że zakończyła się II wojna światowa, to jeszcze można było spotkać bandytów, jeszcze były niektóre obszary zaminowane, w związku z tym ta podróż nie należała do najbezpieczniejszych i myślę, że też nie do najprzyjemniejszych. Czym ta książka jest? Książka opowiada o Polsce właśnie w roku 1945, w związku z tym obraz nie przedstawiony nie jest taki wesoły i radosny niż jak w poprzedniej książce, kiedy autor wędrował przez drugą RP. Pokazuje nam państwo oraz społeczeństwo, które zostały zdegradowane i zniszczone, ale pokazuje także naród, który cały czas ma nadzieję i on wierzy w ten naród, że cały czas jego duch jest niezłomny. Autor także dosyć mocno cofa się w przeszłość, opowiada dzieje Polski tutaj w mniej więcej okolicach, nawet przed rozbiorami, okolicach rozbiorów, żeby pokazać to, żeby dać pełny kontekst tej sytuacji, jaką obecnie znajduje w Polsce. Więc książka ta nie jest taką wesołą podróżą rowerem właśnie przez Polskę, tylko bardziej opowiada o państwie, o kraju, przez którym niedawno front wojny przeszedł dwukrotnie. Nie jest tutaj, autor się nie skupia właśnie na takim osobistym doświadczeniu, na osobistych spotkaniach z ludźmi, nie opowiada o nich, chociaż oczywiście opowiada, ale nacisk jest właśnie na takim bardziej ogólnym tle, o polskiej historii, o polskiej geografii i tak dalej, ale też nie zabraknie opowiadania o relacjach pomiędzy innymi państwami a Polską, czyli tutaj też autor nie stara się tak wybielić tych relacji polskich, bo także znajdziemy tutaj historię relacji pomiędzy Polską a Litwą oraz pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Przejdźmy zatem do plusów. Pierwszym z nich jest szeroki przegląd opinii, ponieważ autor tutaj albo cytuje, albo mówi, że rozmawiał właśnie z różnymi osobami należące do różnych grup społecznych, w związku z tym mamy przegląd takich opinii właśnie polskiego społeczeństwa. Także warto wspomnieć, że ten styl autora jest właśnie lekki, wymowny, łatwy w odbiorze. No i też trzeba zwrócić uwagę na przypisy, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o plusy i o przypisy, to te przypisy często prostowały pewne nieścisłości, które autor umieścił w swojej książce. Jeżeli autor na przykład tego nie zweryfikował, bo na przykład nie miał możliwości, albo po prostu komuś uwierzył na słowo, no to tutaj te przypisy właśnie starają się nam to wyjaśnić, klaryfikować, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Więc na pewno na plus zasługują te przypisy, które właśnie pełnią tu rolę takich uściśleń. Warto także wspomnieć, że tutaj mamy zamieszczone mapy autora, mapy Polski. I także warto wspomnieć, że w związku z tym, że ten autor był już kiedyś w Polsce, to on także ma takie osobiste doświadczenie tego kraju wtedy, kiedy był przed wojną, przed zniszczeniami wojennymi. W związku z tym może się na przykład zdarzyć taka sytuacja, że w pierwszym rozdziale, kiedy właśnie autor jest w Warszawie, to on na przykład idzie w jakieś miejsce, które zapamiętał dobrze z swoich poprzednich wizyt i teraz może nam przekazać właśnie, jak bardzo się miejsca te zmieniły. Na uwagę także zasługuje fakt, że autor poświęcił także część książki sprawom wsi, ponieważ no, nie ukrywajmy, że tereny wiejskie odgrywały dosyć dużą rolę w Polsce i jak sam autor zauważa, że takie opisywanie tylko miast nie dałoby pełnego obrazu właśnie Polski. Na plus moim zdaniem to taki może mniejszy plus jest właśnie to, że ta szata graficzna jest jednolita i to zawsze fajnie wygląda na półce, jeżeli mamy podobne książki podobnego autora. I ostatni plus w sumie jest taka pewna rozmowa, która jest zacytowana pomiędzy właśnie Newmanem a rosyjskim generałem. Nie będę do niej dużo zwracać, ale na pewno jest to
duży plus jak dla mnie z tej książki, tylko chciałoby się rzec, że więcej, więcej, więcej właśnie takich historii i na to liczyłem, że tak powiem, więc tu jest taka, no może powiedzmy tak, no mała perełka właśnie w całej tej książce, właśnie ta rozmowa z tym rosyjskim generałem. Teraz pomiędzy plusami a minusami krótka sekcja na plus o minus, czyli takie rzeczy, które mogą być i plusem i minusem. Pierwszym z nich to właśnie jest to, że mamy dużo informacji dotyczących historii Polski, geografii Polski, tego jest naprawdę sporo. I teraz tak, można powiedzieć, że jest to minus, ja to troszeczkę tak odbieram, ale to jest tylko moja opinia. Ale to jest nieprzypadkowe, ponieważ ta książka po prostu była kierowana do angielskiego czytelnika, który tak dobrze spraw polskich, historii Polski oczywiście nie zna. Druga sprawa, jeżeli chodzi o plus o minusy, to jest właśnie te przypisy i ich liczba, bo naprawdę jest ich sporo i w związku z tym chyba około 250 z tego co pamiętam tych przypisów, a sama książka bez przypisów ma 450 stron, w związku z tym jest dosyć dużo i no, mamy ten efekt wachlowania tej książki, czyli zaglądania do tych przypisów, przeglądania. Teraz tak, jeżeli chodzi o minusy, pierwszy z tych minusów to jest to, tutaj pani tłumacz zaznacza na samym wstępie, że mogą się wydarzyć powtórzenia z wcześniejszych książek, no ponieważ autor no, tak napisał tę książkę, że no, powiedzmy, że nie zakładał, albo że ktoś czytał poprzednio, albo dosyć dużo czasu już minęło tej poprzedniej, więc te anegdoty mogą się pojawiać. No i faktycznie są jakieś te powtórzenia, ale moim zdaniem tak naprawdę dosyć drobne, jeżeli właśnie chodzi o powtórzenia tych anegdot użytych we wcześniejszej książce. Jeszcze zostańmy na chwilę przy tłumaczu, przy pani tłumacz. Chodzi mi o to, że we wstępie jest taka informacja właśnie od tłumacza i tam oczywiście mamy jakieś takie dosyć ciekawe informacje, na przykład dlaczego coś zostało przetłumaczone w taki, a nie inny sposób i tak dalej, ale też mamy takie informacje, które nam opowiadają, co znajduje się w tej książce, co moim zdaniem niekoniecznie jest właśnie miejscem na takie informacje, że tłumacz powinien nam mówić, co, o czym opowiada ta książka. I takim największym minusem tej książki, moim zdaniem oczywiście, jest to, że zmienił się styl tej książki. Przez dużą większość czasu właśnie mamy coś bardziej, czytamy jakby to była książka historyczna, a nie reportaż. Nie mamy właśnie dużo takich osobistych relacji, takich spotkań, no znaczy są oczywiście jakieś drobne rzeczy, ale to jest zupełnie inny styl książki. I w związku z tym, że ja miałem w pamięci oczywiście tę wcześniejszą książkę, kiedy ten styl był taki dosyć barwny, ciekawy, taki dosyć mocno anegdotyczny, dosyć dużo takich historii osobistych zawierał, właśnie spotkań z ludźmi, to niestety tego mi w tej książce brakowało. I teraz chciałbym wspomnieć nieco o poglądach przedstawionych w tej książce, tylko tak delikatnie, żeby tutaj też Państwu nie psuć przyjemności odkrywania tej książki. Warto jednak wspomnieć, że ja to oceniam oczywiście z perspektywy tam wielu lat, tak, i wiemy co się wydarzyło, więc to nie ma co się dziwić, że niektóre rzeczy, podejście, myślenie mogło się zmienić, ale wydaje mi się, przynajmniej na podstawie tego co przeczytałem w książce, że właśnie pan Newman taką przedstawia jednak no, taki sposób myślenia właśnie ludzi w Anglii na temat Polski, na tego temat co się wydarzyło. Ponieważ pan Newman, być może tak jak mówię, nieco zaskakujący pogląd przedstawia, że bardziej on się boi potęgi odrodzonych Niemiec niż Związku Radzieckiego. Kiedy Niemcy mamy podzielone na 4 strefy okupacyjne, mamy tam okupacyjne wojsko, to jednak Newman bardziej się boi tego, że te Niemcy się odrodzą będą stanowić zagrożenie niż ZSRR, które właśnie jest rozpędzoną już machiną, ma tyle ludzi pod bronią. No i cóż, no i jest wśród grona zwycięzców tej wojny. Więc Newman także stara się, o ile to możliwe, bo nie jest ślepy na represje, które spadły na Polaków, ale stara się zasypywać jakby ten rów nienawiści, rów wrogości pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, co jak Państwo się domyślacie jest takim przedsięwzięciem dosyć no, karkołomnym. Przy czym też Newman też ma duże nadzieje, jeżeli chodzi o wybory, które miały się odbyć w roku 1946. One oczywiście odbyły się w roku 1947, no ale pierwsze terminy, pierwsze pomysły, kiedy ma być te wybory, to był właśnie jeszcze rok 1946 i w związku z tym 1946 rok wyborów tutaj Newman wspomina. Podsumowując, chciałbym może nieco, żeby ta książka wyglądała inaczej w związku właśnie przez perspektywę tej wcześniejszej książki. Chciałbym, żeby było więcej właśnie anegdot, takich sytuacji osobistych, kiedy właśnie Newman rozmawia z ludźmi. I to też nie jest tak, że
nie ma takich możliwości. W sensie na przykład wspomina, że rozmawiał bodajże z Gomułką bądź Bierutem albo sobie dwoma z nich, ale no niestety nie mamy tak rozpisane, jak ta rozmowa przebiegała, co w niej się znajdowało, tylko mamy jakieś drobne wspomnienia o tej rozmowie. A myślę, że właśnie to by byłoby ciekawe. Tak jak już wspominałem w plusach, tak jak rozmowa z generałem, która dosyć dosłownie została zacytowana. Więc tego mi brakowało, tego chciałem więcej, a dostaliśmy troszeczkę taką powtórkę z historii Polski, no, która dla nas Polaków no, jest może nieco niepotrzebna w takiej książce. Ja rozumiem, tak jak wspominałem, że tutaj jest angielski punkt widzenia i do angielskich czytelników, więc należy o tym pamiętać, no, ale jeżeli mówimy o tym wydaniu tutaj w Polsce, no to, no, to troszeczkę może być dla niektórych nużące. Także chciałbym, żeby ta książka trochę inaczej wyglądała, no ale cóż, mamy taką książkę, jaką mamy. Będzie jeszcze trzecia, przynajmniej tak jest zapisane w książce, że wydawnictwo planuje właśnie tą trzecią podróż Newmana tutaj w Polsce też wydać. No i zobaczymy, jak się seria rozwinie. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.